Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do przecięcia wstęgi wójta gminy Łagiewniki Jarosława Tymca. Przewodniczącą Rady Gminy Łagiewniki panią Dobromiłę Szafinię. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Michała Dworczyka. Prezesa CERMAG-u Artura Wawrzyczyka. Oraz panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Sportu Violetę Wawrzyniak. Proszę tylko nie opuścić, bo nie wolno na ziemię. I drodzy Państwo, po tej jakże historycznej chwili dla Łagiewnik zapraszam wszystkich na salę widowiskową, salę główną, tam będzie bezpieczniej i ciszej. Najpierw chciałem bardzo serdecznie pogratulować tego pięknego obiektu, który został tutaj odnowiony w Łagiewnikach. Myślę, jak wszyscy wchodzimy, robi na nas piękne wrażenie. I myślę, że ten dom będzie też pięknie służył mieszkańcom, nie tylko gminy Łagiewniki, ale też wezwiemy nad tym miejscem Bożego Błogosławieństwa. Prosimy Cię, pobłogosław ten obiekt, wszystkich tu obecnych i tych, którzy będą z tego obiektu korzystać, którzy w codziennych potrzebach będą tutaj przybywać. Niech zawsze Ciebie uznają za najwyższe dobro i szczerze miłują się wzajemnie przez Chrystusa, Pana naszego. Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na obca przemoc dzieła, szabą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Witam wójta gminy Łagiewniki Jarosława Tymca. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Sportu Violetę Wawrzynia. Przewodniczącą Rady Gminy Łagiewniki Dobromiłę Szafniewicz i Radny Gminy Łagiewniki. Zastępcę wójta Gminy Łagiewniki Jacka Mikusa. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Michała Dworczyka. Na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marka Chmielewskiego. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marcina Gwoździa. W zastępstwie Marszałka Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego witamy kierownika działu kontaktów społecznych Aleksandrę Sopuch. Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Szweda.
Jego Ekscelencję księdza biskupa Adama Bałabucha, radnego Sejmiku Wojewódzkiego Stanisława Jurcewicza, starostę powiatu dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego, radnego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Janusza Szpota, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej starszego kapitana Sławomira Dudzińskiego, komendanta powiatowego Policji inspektor Monikę Pudła-Myślicką, wiceburmistrza miasta i gminy Pieszyce Krzysztofa Galiaka, wiceburmistrza miasta i gminy Bielawa Aleksandra Siódmaka, burmistrza miasta i gminy Biława Górna Krzysztofa Chudyka, burmistrza miasta Dzierżoniów Dariusza Pucharskiego, burmistrza miasta i gminy Niemcza Jarosława Węgłowskiego, burmistrza miasta i gminy Sobótka Mirosława Jarosza, wójta gminy Kondratowice Tomasza Gracza, wójta gminy Jordanów Śląski Pawła Filipczaka, wójta gminy Marcinowice Stanisława Lenia. Serdecznie witamy gości, partnerów z Czech wraz z współpracownikami, a są z nami burmistrz miasta Lipchawy Jana Chodowalowa, burmistrz miasta Nowa Paka Paweł Bołkner, burmistrz miasta Medzimesti Pawlina Jareszowa, dyrektor Agencji Regionalnej Iwa Pałkertowa. Witamy sołtysów z gminy Łagiewniki. Kierownika posterunku Policji w Łagiewnikach, aspiranta sztabowego Adama Antoszczaka. Architekta Izabelę Szejn-Wójcik. Prezesa firmy Cermak Artura Warszczyka. Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach Macieja Wawrzyniaka. Księdza kanonika Grzegorza Staniewskiego. Księdza kanonika Dariusza Nowaka. Księdza kanonika Artura Wilskiego. Księdza kanonika Adama Woźniaka. Księdza kanonika Adama Ruszałę. Księdza prałata Stanisława Kucharskiego. Dyrektor placówek oświatowych gminy Łagiewniki. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Łagiewniki, dziś z ogromną radością i wzruszeniem witam Was na uroczystym otwarciu nowego gminnego ośrodka kultury. To wyjątkowe miejsce, które stanowi serce kulturalne naszej społeczności. Jestem związany z tym miejscem w sposób niezwykły. Nie dlatego, że jestem wójtem, ale dlatego, że wiążą mnie z naszą gminą wspomnienia dzieciństwa. Tu się wychowałem i tutaj spędziłem swoją młodość. Zawsze jednak jako dziecko miałem pewien niedosyt, że w miastach ludzie żyją trochę lepiej, że mają dostęp do instytucji kulturalnych, kin, teatrów. Niestety w małych miejscowościach nie mieliśmy takich możliwości. Pamiętam, jak chodziłem do szkoły podstawowej i kiedy byłem tutaj, mając 13 lat, w 7 klasie, poszliśmy do Łakiewnickiego Domu Kultury na jakiś film. Nie pamiętam już, jaki to był film, ale doskonale pamiętam atmosferę tego miejsca. Było ciemno, ponuro
jakoś tak mało przyjemnie. Ten klimat starego budynku pozostał w mojej pamięci na zawsze. Humorystycznie mówiąc, być może już wtedy zrodził się w mojej głowie pomysł na przebudowę tego miejsca. Mijały dziesięciolecia, świat nie stał w miejscu, gmina Łagiewniki realizowano różne projekty i jej wizerunek uległ wielu pozytywnym zmianom. Na pierwszy rzut oka widać, ile miejsc się zmieniło. Dzisiaj widzimy okoliczne miejscowości z odnowionymi świetlicami wiejskimi. Coroczne wydarzenia kulturalne z roku na rok są coraz bardziej atrakcyjne. To miejsce, jak wspomniałem już wcześniej, cały czas tętniło życiem. Wielu z nas ma w pamięci m.in. Akademie Okolicznościowe z okazji odzyskania niepodległości oraz pamiętne dni Kresowiaka, w których sięgamy pamięcią do historii niełatwej dla kilku pokoleń Polaków. Montaże muzyczno-literackie przypominały nam o naszej tradycji, historii jakże ważnej dla każdego Polaka. Dziś w imieniu harcerzy niniejszym przyznaję Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotek i Sportu honorową odznakę zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Podpisał komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP harcmistrz Arkadiusz Rudolf. Dziękuję. Drodzy Państwo,
Państwa zapraszam na koncert w zupełnie innym klimacie. Bo już za chwilę przed Państwem Wojtek Sikora, kwartet.